komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja wydała opinię pozytywną. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz. Lista do podpisania. Lista do podpisania. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę o przedstawienie harmonogramu. Proszę Państwa, Państwo sesji z Wyczajnej Rady Dzielnicy na Zarząd 2014. Zarząd pozwala sobie zaproponować harmonogram sesji Zwyczajnej Rady Dzielnicy 9. Władimir Wiborek-Fański na 2014. Państwo macie podłączony ten harmonogram. Utrzymujemy dotychczasowy termin, czyli wtorkowy, tą samą godzinę 18.30. Przesunięciami takim termin, jeżeli chodzi o termin w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu, z przybliżeniem do początku lipca, z odsunięciem na koniec sierpnia do 18 listopada, czyli jednocześnie z takimi samymi uwagami jak poprzednio, czyli posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy nie mogą się odbywać w dniu sesji Rady i Dzielnicy 9. Oraz Komisje Rady proszone są o przygotowanie projektu uchwały dotyczących planów Komisji, pracy Komisji na rok 2014 na sesję w styczniu. Proszę o poprawienie 2014 roku. W styczniu 2014 roku. Proszę dokonać poprawki. Tak, w ostatniej linijce. W ostatniej linijce. Proszę dokonać, ponieważ to powtarzaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Jeszcze chciałem krótką taką informację o dwóch rzeczach. Mianowicie odbyło się dwa spotkania z przewodniczącym Rady Miasta dotyczącą środków finansowych na remonty i oświetlenie w ramach zadań powierzonych. Ja już informowałem komisję, ale nie wszyscy byli na komisji. W ramach tego rozwiązania pozwolę sobie powtórzyć, dzielnice mają te kwoty rozdzielane według algorytmu. Suma środków, które należałoby dzielnicom przekazać, była 25 milionów. Takich środków nie ma, wobec tego jest tylko 18 milionów, wobec tego 7 milionów praktycznie trzeba było zdjąć dzielnic. Zaproponowano w tym momencie podzielenie tej kwoty przez 7 milionów przez 18 dzielnic. Uważałem, akurat byłem na tym spotkaniu, bo pan przewodniczący był wtedy niedysponowany, tak to określę. Z tego zaproponowałem inne rozwiązanie, uważając, że jeżeli z naliczenia tego algorytmu jednej z dzielnic przypada 2,2 miliona, a nam przypada 1,1 miliona i mamy z tego odejmować po równej kwocie około 450 tysięcy, jest to niekorzystne dla tych, którzy z tego algorytmu mają sumę. Rozwiązanie zaproponowałem proporcjonalnie, czyli o zmniejszenie o te 28%, bo dokładnie tyle jest niedoboru. Otrzymaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, już będąc całym zarządem ponownie u dyrektora Marcinko. Uzyskaliśmy zapewnienie i ostatnio na piśmie, że ZIKIT uwzględni to, wydawałoby się jedno logiczne rozwiązanie, ale jak dotąd było inne stosowane. I otrzymaliśmy, że tak powiem, na piśmie w tej chwili parę dni temu rozdział środków, gdzie jest zastosowany właśnie ten algorytm z pomniejszeniem tym proporcjonalnym. Muszę powiedzieć, że w tym momencie te dzielnice, które przez lata jakimś dziwnym cudem miały coraz więcej tych środków, praktycznie wróciły do tego w miarę, że tak powiem, transparentnego i sprawiedliwego rozdziału tych środków. I to jest jedno. Jednocześnie też na rozmowie, na której byliśmy w zarządzie w ZIKIT-ie poruszaliśmy sprawę tą, która dzisiaj była obiektem
projektu uchwały tramwaja numer 19. Państwo wiecie, ósemka została przywrócona na tą, powiedzmy, tą linię, tą podstawową magistralną. Natomiast jedenastka, która jest dosyć istotna dla dużej części naszej dzielnicy, po prostu nadal funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Uzyskaliśmy, powiedzmy, nie tyle zapewnienie, co opinię dyrektora, że on jest, że jego opinia na ten temat jest zbieżna z naszymi oczekiwaniami. On akurat, od niego nie zależy ta decyzja, niemniej na pewno w jakiejś mierze ta jego opinia jest w miarę istotna, będzie istotna, jeżeli wróci ten temat i pan prezydent będzie podejmował tą decyzję. Czyli nadzieja jest. Inaczej, nie ma tego, co było dotąd z GPT-u, a zwłaszcza, że dawno idący z tego działu, który w tej chwili akurat, którym nie kieruje dyrektor Safon już w tej chwili, ale zdecydowana odpowiedź na nie była dotąd. Tak. W tej chwili praktycznie jest nadzieja, że przy rozpoczęciu ponownego procedowania, no przynajmniej ze strony władz GPT-u nie będzie, że tak powiem, przeszkód, dużo zależy i będziemy rozmawiać na ten temat. Tak, w dużym skrócie, że tak powiem, te rzeczy najistotniejsze, już pomijając to, że jest ta kolejna gazetka, natomiast jeszcze informujemy, że pismo dzielnicy grudniowe 2013 to jest ostatnie w tym roku, a następne dopiero się ukaże po zatwierdzeniu budżetu, czyli w 2014 roku w okolicach chyba marca, tak? Marca. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Ja pragnę powiedzieć, że niezależnie od wszystkich spraw związanych z naszymi kontaktami z innymi dzielnicami, a było takie spotkanie na temat tego budżetu, rozdziału budżetu, gdzie występowało 6 dzielnic podgórskich w ramach porozumienia podgórskiego. Nie? No i różnie to tam biegały dyskusje i różne były, że tak powiem, stanowiska poszczególnych rad. Muszę powiedzieć, że kolega Jasiek, wyciągając swojego laptopa, zrobił takie wrażenie, że zapomnieli języka w gębie. Nie widzimy takiego laptopa. Generalnie rzecz biorąc, nie, no ma to swoje znaczenie, proszę Państwa. Ciężko było dyskutować z faktami. Liczby są liczbami. Od razu liczby się dawało. A nie, co kto kiedy głosował, a ten głosował za tyle, a ten za tyle, a ten za tyle. Od razu się podawało, ile kto ma, ile kto będzie miał, czy ktoś traci, i pytanie podstawowe. Dobrze. To kto wziął te pieniądze? Bo niestety jest tak, że z tego okazało się, że gdzieś te delty, czyli te różnice, gdzie zostały lokowane, okazuje się, że pewne dzielnice sukcesywnie co roku dostawały, no tak, troszeczkę więcej, troszeczkę więcej. A myśmy tak, troszeczkę mniej, nie tylko my, tak. Z tego w tym momencie wraca do jakiegoś takiego no, sensownego, transparentnego rozdziału, gdzie być może niektórzy nie będą do końca satysfakcjonowani, bo stracili tą dziwnotą. Natomiast my też mamy świadomość, że ta delta wynika z tego, czyli ten niedobór tych środków 7 milionów wynika z tego, że w międzyczasie jeszcze za dyrekcji pani dyrektor Niedziałkowskiej ZIKIT wziął nam środki te inwestycyjne. Ale jednocześnie chcę przypomnieć, w tej chwili żąda się od nas, żebyśmy z tych środków, które się nazywają bieżące, wydzielili co najmniej 35% część inwestycyjną. W innym przypadku praktycznie możemy mieć realne kłopoty. Taką część, że tak udało nam się w poprzednim roku nawet wyższą, także pozwoliło, gdzie mieliśmy ponad 40% realizacji w zakresie inwestycji, zarówno, że tak powiem, na środkach realizowanych przez ZIKI, jak i w ramach placówek oświatowo, to nam pozwoliło na to, że mogliśmy potem bez przeszkody w momencie zagrożenia pewnych zadań przerzucić środki i było to, że tak powiem, uzyskiwało to akceptację skarbnika miasta. W przypadku, gdybyśmy ich nie mieli, że tak powiem, przekroczonego tego wskaźnika, po prostu te pieniądze by nam praktycznie przepadły, jeżeli zostały zaoszczędzone na inwestycjach. Przypominam, że to nastąpiło przerzuty, mieliśmy na przykład na zbrojarzy o 60 tysięcy więcej środków, ale to oczywiście nie wynikało z nas, tylko z wymogów ZIKIT-u, które po przetargu i po realizacji zadania mogły nam przepaść w momencie, kiedy by nie zostały przerzucone na inne zadanie. Także praktycznie będziemy się upominać w tym roku i być może nasi następcy będą, no, dojdą do tego, że będą mieli potem te środki łącznie z tymi 7 milionami na inwestycje. Jeszcze chcę powiedzieć tylko jedno, że
na ostatnim spotkaniu w obecności Rady, przewodniczącego Rady Miasta, które się odbyło, zresztą byli tu Państwo przy okazji nadania nazwy Adolfa Hyły alei na Sanktuarium Agiewnickim. Przewodniczący Rady Miasta poinformował na tym, że niewykluczone jest, że dzielnice otrzymają 100 tysięcy więcej. Podejrzewam, że jest to zachęta wyborcza, że jest to rozważane, jeżeli chodzi o realizację. Jak też, że tak powiem, zostanie wprowadzony właśnie tak w sposób obligatoryjny ten budżet partycypacyjny i ta dzielnica, która wystartuje w tym budżecie, dostanie 100 tysięcy. Na określony cel, oczywiście po zapewnieniu, że tak powiem, możliwości realizacji danego zadania. Że taka jest rozważana kwota. I to ma dopiero ruszyć w styczniu, na styczniu ma być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie chciałam coś powiedzieć. Wczoraj uczestniczyłam w wręczeniu nagród laureatów dyktanda podgórskiego. W tym dyktandzie brało około 300 dzieci ze szkół podstawowych. Laureaci otrzymali nagrody, które fundowała Rada Dzielnicy Dziedzianki. Później to były książki i słodycze. Rodzice, nauczyciele i dzieci prosili, aby podziękować Radzie Dzielnicy Dziedzianki za ufundowanie nagród. Następny rok jest ta sama powtórzona policja, znaczy pozycja jest powtórzona. Tradycyjnie, co roku. Podgórze jest naszym matecznikiem tej części Krakowa. Tam większość z nas pobierała nauki od niższego szczebla do trochę wyższego, łącznie z wyższym nawet. No i tam wszyscy oglądamy się na to Podgórze, bo ono ma walory i historyczne, i demograficzne. Z Domu Kultury byli zdziwieni, że aż tyle dzieci się zgłosiło w ogóle do tego konkursu. Jak na to by no ale oni nie wiedzieli, jakie nagrody będą. Proszę Państwa, teraz nie wpłynęło żadne uwagi do protokołu, w związku z powyższym przejdźmy chwileczkę. Przyjmujemy, że następuje przyjęcie protokołu 57 przez 2013 z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy Dziewiątej. W tej chwili przystępujemy do procedowania punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. Zapraszam. Komisja Polityki Społecznej i Kultury 16 o godzinie 18 i o 19 kultury. 18 polityki społecznej, o 19 kultury. Kultury, co to jest za dzień? To jest czwartek. O godzinie 19. Czwartek, tak. 16 stycznia, to jest w czwartek o godzinie 18 komisja, posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, o godzinie 19 posiedzenie Komisji Kultury, znaczy Edukacji, Kultury i Sportu. Następne komisje? Komisja Infrastruktury. 10 stycznia o 17. 10 stycznia o godzinie 17. Co to jest za dzień? Piątek. Komunalna o 18. O 18 tym samym dniu. Proszę Państwa, to jest 10 stycznia, piątek. Podam później. 10 stycznia w piątek o godzinie 17 Komisja Infrastruktury, o godzinie 18 Komisja Komunalna. Restrukturyzacja ma być w Straży Miejskiej. Proszę mnie Pani, żeby później to z nią był zgodny. Czyli Komisję Bezpieczeństwa podam później. Komunalna też. Ja od razu informuję, chociaż będziemy to informowali wielokrotnie, 4 marca albo u nas w siedzibie, albo będziemy prosili o salę w gimnazjum. Przy Montfia Mielecka odbędzie się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy, na którym będą, że tak powiem, osoby z Urzędu Miasta Krakowa. Na pewno będzie tak dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Jest to spotkanie w ramach zbierania, w ramach spotkań, które odbędą się w każdej dzielnicy. Na koniec marca ma być to podsumowane. Oczekiwania mieszkańców i ma być podsumowanie, że tak powiem, tych realizacji, których mieszkańcy oczekują. W ramach, jest to robione w ramach, że tak powiem, wymogów Rady Miasta od prezydenta. Spotkanie, na którym byłem, było organizowane przez i na którym był prezydent Jacek Majchrowski. Także bardzo proszę o zanotowanie sobie mieszkańcom. Wydanie też, chociaż będzie to jeszcze rozplakatowane cały program przebiega. 4 marca. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa. Ja Państwo szła w sprawie. No, ale punkt numer 6. Tak, ma to. Chciałem się dowiedzieć, bo jest kończona, niekończona ulica z Dunów i tam troszeczkę tak dziwnie jest połączona z ulicą Patrzei. Taką wypukłą wysepką, no nie wiem, będą tam po prostu samochody stawały i będą zasłaniały wyjazd. Dotychczasowe rozwiązanie komunikacyjne się sprawdziło, czyli był szeroki wyjazd, nie było tam ani jednego wypadku. W tym momencie, no nie wiem, trzeba by się temu przyjrzeć, po prostu jest to kuriozum jakieś takie. Mówię o Krzewie, no i tam Zaborze też zrobiono jednokierunkowy wjazd. Nie wiem, czy to będzie ulica już docelowo jednokierunkowa, bo jest, no to jest tak zawężona, albo zlikwidować to zawężenie i po prostu czekać, aż te sprawy własnościowe się wyregulują. Mogę w tej kwestii zabrać głos, bo to będzie adwokat. Proszę Państwa, ja dzisiaj kontaktowałam się, ponieważ także patrzyłam, jak przebiegają te prace. Inwestorem jest MPiK. Telefonowałam i w rozmowie telefonicznej prosiłam pana inspektora Janusza Bankowicza z IKIT-u, aby zechciał tam się udać także, aczkolwiek on no, jest jakby z boku, ponieważ nie jest z IKIT inwestorem. Ale prosiłam, żeby spojrzał fachowym okiem na te rozwiązania, które tam są zaproponowane i powiedział, że to zrobi. No i oczywiście stosunkuje się, prawda, przedstawi wnioski. No my jesteśmy w gruncie rzeczy obserwatorami, nie jesteśmy specjalistami, dlatego zwróciłam się do IKIT-u. Równocześnie informuję, że rozpoczęto wymienianie poboczy przy ulicy Zbrojarzy. I te pobocza, to Państwo, którzy uczestniczyli w odbiorze pracy chyba 2 tygodnie temu, wiedzą, w czym jest problem. Te pobocza, które no niestety w takim stanie technicznym, w jakim są, nie spełniają swojej funkcji, zostaną wymienione na całej długości, tam gdzie została wcześniej wykonana nakładka asfaltowa, od skrzyżowania ulicy Zbrojarzy z Montfiła Mireckiego do mostku na potoku Młynny Kobierzyński obustronnie. Także na tych odcinkach, gdzie nie wykonywano nakładki asfaltowej. Te pobocza będą zrobione z kruszywa i utwardzone. W związku z tym daje to szansę, że przetrwają zimę i będą służyć mieszkańcom jako no trasa do poruszania się, dlatego że jest to dość wąska ulica. Dziękuję bardzo. To jest to, co mówiliśmy, że tego typu uwagi. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Będą radni. Nie. Państwo goście zgłaszali chęć zabrania głosu. Proszę wytypować siebie. O przedstawienie się i proszę o zabranie. Jednej osoby. Niekoniecznie, ale proszę. Chyba nie będziemy mówić, myślę, jedną osobą, bo każdy z nas ma jakąś inną wiedzę. Ewa Nowak. Pani Ewa. Chciałabym spytać, jak Państwo, Panie i Panowie radni, byliście zobaczyć, co się dzieje w Lasku Bąkowskim i widzicie tą wycinkę, która tam się odbywa. Czy widzieliście to na własne oczy? Odpowiem tak. Odpowiem tak. Ja osobiście nie byłem, ale jestem umówiony na jutro na godzinę 11:30 z panią Dzierżmagowską. Ja byłam i widziałam tam pozy z psami. No ale jaką, bo czytałem ten artykuł, nie? Jaką rolę Państwo przypisujecie naszej dzielnicy, skoro wszyscy święci w tym mieście odżegają się od tematu, a my nie mamy środków przymusu bezpośredniego.
Ktoś wydał złą decyzję, czy wydał ją w świetle prawa, nie mnie o tym przesądzać, ani nam. No, tak się dzieje. Nie? Ale wspólnie możemy coś zrobić, tak? Wszyscy. No bo znaczy, to jest prywatna działka przede wszystkim. I to nie jest wycinanie lasu, tylko wycinanie... Po cichaczu się to się dzieje. Znaczy nie, Rada Dzielnicy, ja pozwolę sobie pewne rzeczy przytoczyć. Rada Dzielnicy opiniuje na pewno pewne inwestycje, ale to, co się stało, nie było praktycznie, a zwłaszcza te wycinki, nie były, że tak powiem, w opinii wobec tego. My wcześniej o tym nie wiedzieliśmy i, że tak powiem, nie mieliśmy możliwości dowiedzenia się o tym. To, co w tej chwili wiemy, to dowiedzieliśmy na tych samych zasadach, patrząc, jadąc tam, w trakcie tego, jak to właściwie już musztarda po obiedzie. W tej chwili możemy. Wydział środowiska wydał opinię. Wydział, znaczy zostało to, rozumiem, w majestacie prawa. Wobec tego teraz jest, ja rozumiem, jest też pytanie, co, znaczy, można w tej chwili zrobić. Ja może jeszcze rzecz tylko powiem, więc to jest tak, że takie rzeczy nie da się do końca cichaczem zrobić. To znaczy też jakby wiadomo było mi dzisiaj, że działki są prywatne w tym rejonie i one nie są prywatne od kilku miesięcy, tylko one są prywatne od bardzo dawna. Druga sprawa jest taka, że przy postępowaniu o warunki zabudowy na tego terenu osoby właściciele sąsiednich działek musieli być poinformowani, bo taka jest procedura o tym, że inwestor stara się o pozwolenie na budowę również. Więc jakby zgodnie z procedurą na pewno to jakby zostało przeprowadzone. Natomiast kwestia pozostaje jakby wycinki takiej ilości drzew i jakby ewentualnie zastanowienia się, czy rekompensata w postaci takiej, jaka ona powiedzmy została tutaj ustanowiona za te drzewa, no efekt, ja się zgadzam z Państwem, jest porażający. Natomiast no, nie można też oczekiwać od tego, że w takiej sytuacji, gdzie działka jest w 100% prywatna, no inwestor nie dostanie zgody na wycinkę drzew pod jakimiś tam warunkami. Ja też bym się zastanawiała, czy tutaj jakby bardziej nie należałoby się zatroszczyć właśnie o najbliższe sąsiedztwo tych działek, a nie po prostu gdzieś sadzić te drzewa gdzieś tam no, w rejonie od nas odległym. Natomiast tutaj jakby no, wydaje mi się, że no, nie można jakby ocenić tego, że nie byliśmy poinformowani w żaden sposób, to, że jakby inwestycja na tym terenie będzie wiązała się z wycinką, no było logiczne. Też bardzo ubolewam, że w tym rejonie są prawie wyłącznie prywatne działki. I gdzieś tam do tej granicy tego właściwego lasku borkowskiego de facto to wszystko jest w rękach prywatnych, bo tam zaraz dalej przecież... Ale to działka była miejska, ona została sprzedana. No ale to już, no, ale to już jakiś czas temu została sprzedana. Jakby można było postawić tam mieszkań socjalnych. Dlatego została sprzedana, ponieważ nie można było postawić mieszkań socjalnych. Dlatego, że mieszkańcy się nie zgodzili na postawienie mieszkań socjalnych. Mieszkańcy się nie zgodzili, natomiast tam jeszcze były dwa miejsca w Krakowie. Jedno miejsce było tam, gdzie mieszkała najgorsze, i drugie miejsce było tutaj. Niestety, no i mieszkania socjalne powstały gdzieś tam. No gdzieś tam powstały, ale nie powstały. Nie zostały sprzedane. Nie, to było prawda. Nie, to ma dużo polskie, panie Marzysiu, przepraszam. Proszę Państwa, proszę Pana, na razie prowadzę to spotkanie ja i bardzo proszę o dostosowywanie się. Ja wiem, ale ja po gospodarce w tym mieście. Proszę Pana. Wszyscy ja tak samo prawo głosu jak każdy z Państwa. Tak, ale Panu trzeba udzielić. Pani mówi, że nie. Pan wstaje i oświadcza Pan, że Pan zabrał. Nie, powiedziałem, jak się nazywa. Nie. Nie może tak. Państwo poprosiliście nas o zabranie głosu, więc proszę nam pozwolić powiedzieć. Proszę bardzo. Ale dobrze, ale po kolei, nie? Nie może być tak, bo ja będzie miał siedzieć do 12. Został pas zieleni, który pastor został niesprzedany. Miasto nie sprzedało po to, żeby mieszkańcy nie mogli się odwoływać od decyzji. Ponieważ ten pas zostaje dla miasta i miasto może tylko zdecydować, czy się odwołuje. Każdy, kto chce postawić. To jest bardzo istotna decyzja. Zwróćcie na nią uwagę. To, co pani mówi. Nie mówcie Państwo, że to jest. Ale chwileczkę, ale proszę Państwa, jeżeli ja mogę prosić. Ale momencik, bardzo proszę. 3 minuty pan i ja pozwolę się, ale bardzo proszę. I Państwo nie mówią, że to zrobiło miasto, ponieważ wy zostaliście wybrani przez nas. Tak samo jesteście częścią miasta i tak samo wy decydujecie o tym. Przede wszystkim wy decydujecie w naszym imieniu. Nie, proszę pana, to słabo pana statut. Chwileczkę, proszę pana.
Rozumiem, że pan chce, że tak powiem, wypowiedzieć się na temat tego, co zaistniało w tej lokalizacji, o której państwu chodzi. Nie. Rozumiem, że kwestia kompetencji nie jest obiektem naszej dyskusji w tej chwili. Tak, wobec tego bardzo proszę, że tak powiem, trzymać się tematu, bo rozumiem, że spotkaliśmy tutaj po to, żeby ewentualnie, że coś jest możliwe, ewentualnie coś powinniśmy, że tak powiem, wspólnie podjąć, no to powinno, że tak powiem, to być artykułowane. Natomiast, że tak powiem, wyjaśniłem, proszę. Z tego kawałka mi ziemi, że miasto zostało. Proszę państwa, na pewno byśmy w tej kadencji nie opiniowali, ponieważ akurat Rada Dzielnicy opiniuje niekiedy, tak to określę, opiniuje, że tak powiem, zbycie teren, które są własnością gminy. Nie przypominam sobie przynajmniej ja, żebyśmy w tej kadencji opiniowali sprzedaż tego kawałka. To jest raz, bo jest to jeżeli chodzi o konkrety. Natomiast bardzo proszę pana, że tak powiem, jeżeli rozumiem, przyszedł pan tej sprawy, której mieszkańcy przyjęli, to bardzo proszę, że tak powiem, wyartykułowanie określonych, że tak powiem, rzeczy dotyczących właśnie tego tematu. Bo wycieczki, że tak powiem, bo wycieczki kompetencji do niczego nie prowadzą. Dziękuję. Proszę. Ale proszę bardzo, jeszcze pan chciał dokończyć. Pan ma 3 minuty, bardzo proszę, bo my akurat w regulaminie mamy tak, że praktycznie ograniczamy w pewnym momencie dyskusję jednej osobie, żeby nie doprowadzić do polemiki. To bardzo proszę, że tak powiem, wypowiedzieć się konkretnie, jeżeli pan. Bardzo proszę. Chodzi mi o to, co zrobiła Rada Dzielnicy, żeby ten bazen nagle został w dystrykcie miasta niesprzedany. Tylko po to, żeby właśnie deweloper nie musiał się odwoływać do prywatnych mieszkańców, którzy za cholerę zgodzili się na wycinkę takich drzew, choćby na podstawie tej inwentaryzacji zieleni. Co zrobiła Rada Dzielnicy? Znaczy, żeby co? Jeszcze raz niech pan zapyta. Nie, może ja powiem. Może pani wytłumaczy, bo szczerze mówię, nie za bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Ten fragment, tak? To, co pani mówiła, że nic nie można zrobić z tego powodu. Nie, to ja bym nie powiedziała, tylko. Ale proszę, bardzo proszę, proszę nie przerywać pani. Chodzi o to, że rzeczywiście sąsiedztwo przez dłuższy czas było takie, że ten deweloper musiał się jakby liczyć z tym, co tak mówią i generalnie jakie stanowisko mają sąsiedzi tych działek, tak? Natomiast okazało się, że w pewnej chwili wąski pasek został wydzielony tego całego obszaru, który został sprzedany, jakby przejęło miasto, tak? I w ten sposób ten deweloper już nie musi się liczyć z nami, sąsiadami, wszystkimi ludźmi, którzy tam generalnie graniczą bądź nie graniczą z tą działką. Dlatego, że ten wąski pasek jakby przejęło miasto, tak? I dla niego miasto jest w tej chwili stroną. Co w pewien sposób nam to zamyka usta. Ewidentnie to jest jakoś zrobione, powiedzmy, w sposób mocno podejrzany. W związku z tym my pytamy państwa, co państwo możecie w tym zakresie jeszcze zrobić, co zrobiliście, i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak pani mówi, że już się nic nie da, bo to jest teren prywatny. Gdybyśmy my w ten sposób rozumowali, to pewnie nigdy byśmy nic nie przewalczyli, tak, bo wszystko się dzieje gdzieś jakimiś odgórnymi drogami. Państwo, jak mówicie, sami nie wiecie i nie pamiętacie takiej sytuacji, żebyście opiniowali ten projekt, prawda? Znaczy nie, my... Proszę, żeby dokończyć, bo jeszcze pewnie mam kawałek ze swoich 3 minut. Ponieważ ta wycinka jest w tej chwili prowadzona, tak? Na maszynę są prowadzone maszyny i drobne miazgi są te przyjęte drzewa, żeby nie było widać tego potwornego zniszczenia, które się tam dzieje. Aczkolwiek to jest początek, tak? To jest mnóstwo już w tej chwili zniszczone, ale jeszcze coś da się uratować. Więc pytam, co państwo możecie zrobić, żeby ratować to, co w tej chwili jest tam niszczone? To znaczy, jeżeli... No to proszę bardzo. Nie, no ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie w ten sposób miało być, że jakby nic nie da zrobić, tylko że działki są prywatne. To znaczy te działki oczywiście zostały nabyte z celem takim, żeby wybudować tam początkowo, przypuszczam, domy albo bliźniaki, a w miarę jak to się stało, jakby teren bardziej jeszcze koszty budowy wzrosły, to powstało budownictwo wielorodzinne. Jeśli chodzi o warunki zabudowy budownictwa wielorodzinnego, które są nam tutaj zgłaszane do opiniowania, nie wydaje mi się, żeby była taka możliwość, żeby była inna opinia z naszej strony niż negatywna. No niestety niewiele więcej, ponadto jako...